rozwój miasta, który zatrzyma regres i tą równię pochyłą, bo jeżeli nic nie zrobimy, to skończy się to katastrofą. Katastrofą, która będzie miała wpływ na każdego mieszkańca Pabianic, bo będą rosły podatki, będzie brak miejsc pracy, bo ten problem się pogłębia. To nie jest 17%, to jest dużo więcej. Jeżeli nie powstaną nowe firmy, jeżeli nie zdobędziemy nowych terenów inwestycyjnych, myślę, że gwarantem tego jest Krzysztof Ciebiada i do tego zmierzam. No, kogo będę popierał, bo długo się zastanawiałem, chociaż politycznie to jest jedyna droga politycznie, jeżeli chodzi o sprawę, gdyż PiS i Solidarna Polska, której jestem przedstawicielem w powiecie pabianickim, mają podobny program, jeżeli chodzi o programy walki politycznej. Mówi o tym porozumienie między prezesem Jarosławem Kaczyńskim a prezesem Zbigniewem Ziobro. I do czego zmierzam? Integracja prawicy. Szeroko pojęta. Mało tego, poparcie pana Marka Kędleskiego, który jest reprezentantem SLD, wpisuje się w pewien program i intencje i kierunki myślenia prawicy. Dziwne. Rozdział prawica, lewica. Nie powinno być takich rozdziałów, bo interes społeczny ma wyższą rangę. Wyższą rangę niż interes polityczny. I teraz może nawiążę do tego, dlaczego startowałem jako komitet wyborczy wyborców, prawicowa wspólnota samorządowa, nasze miasto. Dlatego, żeby zintegrować prawicę, tą prawicę, która jest niezagospodarowana, albo zagospodarowana, ale w sposób niewłaściwy, bo często przyprawia się wizerunek tym ludziom, teraz powiem jakim ludziom. Nowa prawica, Korwin-Mikke, czy Ruch Narodowy? Z tymi dwoma formacjami rozmawiałem, a z jedną nawet założyłem komitet wyborczy wyborców. Trzech od nich, trzech od nas. Nie brali udziału w kampanii, ponieważ stwierdzili, że nie będą się angażować w politykę. Myślę, że to co robiliśmy w kampanii, co robimy, i wizerunek osób, które zostały przeze mnie zaproszone do wspólnego działania w interesie społecznym, to jest wizerunek upomnienia się o sprawy społeczne. To są wszyscy kandydaci, którzy kandydowali z komitetu, nie powiem mojego komitetu, to jest komitet naszego miasta. To są ludzie o olbrzymiej wrażliwości społecznej, którzy zdobyli niebywały wynik, nieznani ludzie, z poziomu bezpartyjnego. Wymienię tutaj Asię Rosiak z pięknym wynikiem. Piękny wynik zdobyła na ulicy Juczkowickiej, to jest okolice ulicy Juczkowickiej. Prawie 130 głosów. Osoba praktycznie nieznana. Nieznana. Ludzie otworzyli się na jej osobę, bo zobaczyli w jej osobie prawdziwość. Prawdziwość zachowań i tą osobę, która faktycznie może się upomnieć o ich sprawy. Marysia Dwajka, która też zdobyła zaufanie społeczne, zdobywając największy wynik naszego komitetu. W trudnym rejonie miasta Pabianic. Zdobyć 130 głosów, mieć za przeciwnika w kampanii notabene bardzo porządnego i w moich oczach mądrego człowieka Tadeusza Frencińskiego.
notabene mojego kolegę. Oboje zdobyli bardzo dużą ilość głosów. Szkoda tylko, że byli dla siebie konkurencją, nawet może nie jakościową, tylko do innych osób się zwrócili. Następnie Ania Magier, która startowała też z bardzo trudnego okręgu, miała co przeciwnika Grzegorza Mackiewicza, który przez 12 lat był w Radzie Miejskiej, w tym jedną kadencję jako przewodniczący Rady Miejskiej i drugą kadencję jako wiceprezydent. Zdobyć 100 głosów, mając takiego przeciwnika? Nie wiem, kwiaty, bukiet, order, czy jakiś puchar. Konrad Szynkiewicz. Człowiek o niebywałej wrażliwości. Wrażliwości na problemy społeczne. Nie będę czynił porównań, ale dla mnie on jest niebywałą osobą. Niebywałą. Zasługuje na dużo więcej, żeby ktoś go zauważył. Przede wszystkim, żeby ktoś go zauważył. Nie robiąc kampanii, praktycznie nie, z różnych powodów. Z różnych powodów kampania nasza wyglądała tak, jak wyglądała. Często nasi członkowie musieli zaciągać kredyty, żeby sfinansować pewne działania, żeby dorównać konkurencji, chociaż pragnę podkreślić, różnica w finansowaniu i wsparciu logistycznym to jest jak dzień do nocy. No. To jest proporcja 1:1000 albo do dziesiątków tysięcy, gdzie budżety partii politycznych wiadomo jakie są, czy lokalnego bloku samorządowego Razem, który jest taką konfiguracją na terenie Babianic porównywalną do partii politycznej, a powiem, że nawet chyba w strukturach silniejszych, mając za sobą dwóch prezesów spółek, czy armię urzędników, którzy są związani z wiceprezydentem i tą otoczką funkcjonariuszy miejskich. Jest to niebezpieczny układ. Układ potocznie zwany synekurą. My mówimy temu nie. Ja Krzysztofowi Ciebiadzie w tym ostatnim tygodniu pomogę, jak będę tylko mógł. I zapraszam swoich zadeklarowanych tutaj współpracowników, którzy pomagali mi w tej kampanii, do tego, żeby też to uczynili w swoich środowiskach. Nie dlatego, że mam personalny jakiś uraz do Grzegorza Mackiewicza, tylko myślę, żeby zajrzeć do tej szuflady prezydenckiej. Podkreślam jeszcze raz. Ja w swoich życzeniach w kampanii powiedziałem o czymś takim jak szuflada.